rusza 7. edycja Praktykulum Implantologii, komplementarnego szkolenia dla adeptów implantologii, ukierunkowanego na zdobycie umiejętności praktycznych. Za nami 5 edycji, 77 absolwentów, w trakcie 15 lekarzy 6. sezonu, a dzisiaj dołącza do nich 30 wspaniałych lekarzy, którzy rozpoczynają swoją drogę implantologiczną i którzy chcą włączyć nowoczesne metody leczenia do własnych praktyk i zapewnić pacjentom najlepsze, najnowocześniejsze sposoby leczenia. Ukończyłem Gdański Uniwersytet Medyczny. Od 10 lat mieszkam w Gdańsku, tutaj pracuję. Jestem lekarzem ogólnopraktykującym stomatologię. Mój tata jest chirurgiem dziecięcym. Sala operacyjna jest mi znana od najmłodszych lat. Jeżeli chodzi o samo spotkanie z implantologią, to na co dzień pracuję w gabinecie, który wykonuje bardzo dużo zabiegów implantologicznych. Uczestniczyłem też w dwóch kursach implantologicznych o znacznie mniej zaawansowanych niż praktikulum. Ja mam już jakieś doświadczenie. Jestem lekarzem stomatologiem od ponad już 10 lat. Ukończyłam Akademię w Gdańsku. Obecnie zajmuję się stomatologią ogólną. To praktikulum implantologiczne u pani dr Szycik jest moim pierwszym jak gdyby zetknięciem się z dziedziną implantologiczną. Przyjechałam z Warszawy, gdzie pracuję w gabinecie White Dental Clinic. Studia skończyłam 3 lata temu, więc mogę powiedzieć, że jestem młodym lekarzem. No i spełniam się zawodowo właśnie najchętniej w dziedzinie chirurgii. Skończyłam studia we Wrocławiu, 2011 rok, czyli od 2012 mam własną działalność. Głównie zajmuję się leczeniem zachowawczym, leczeniem endodontycznym, aczkolwiek uwielbiam chirurgię i to zawsze była moja największa pasja i dlatego też chcę się w tym realizować. Marzę o tym, żeby właśnie wstawiać implanty. Mieszkam w Toruniu. W Toruniu również mamy gabinet, który prowadzę razem z mężem, który jest technikiem dentystycznym. Zajmuję się stomatologią zachowawczą, endodoncją. Kroki również w chirurgii oczywiście, w dużej mierze też protetyką. Przeprowadzam zabiegi implantologiczne, ale właśnie jestem bardzo zainteresowana podniesieniem dna zatoki, czy metodą otwartą, czy metodą zamkniętą, rozszczepianiem wyrostka, szczególnie właśnie i augmentacją kości. Także to bardzo mnie interesuje, bo to poszerzy tutaj moje możliwości, no a także komfort pacjenta. Tak, pacjenci mają szerokie oczekiwania, są w tej chwili wyedukowani, oni wiedzą, po co przychodzą, no i chcemy też sprostać ich oczekiwaniom. Jestem lekarzem dentystą, stomatologiem. Pracuję już od lat wielu, bowiem studia ukończyłam w 2002 roku. No to mamy już lat 16. Pracuję w własnej praktyce indywidualnej. Współpracuję z dwoma kolegami. Jednym ortodontą, jednym lekarzem zachowawczym. Mam nadzieję, że to już będzie to szkolenie, które pozwoli mi zrobić tak zwany skok na główkę i w końcu nie bać się wykonywać pewnych zabiegów, tak? Właśnie zabiegów implantologicznych. I jestem lekarzem stomatologiem praktykującym od 26 lat. Pracuję w mieście powiatowym, pracujemy, bo z małżonką prowadzimy wspólny gabinet. To jest drugi etap szkolenia w firmie Viva Dental. Pierwszy etap to było preludium, do którego podszedłem rozpoznawczo i byłem zaskoczony bardzo pozytywnie zakresem i przekazem i postanowiłem kontynuować to zdobywanie tej wiedzy pod okiem doświadczonych specjalistów. Moje hobby, mój konik to jest właśnie chirurgia stomatologiczna. Biorę udział w wielu kursach, no, zajmuję się bardziej właśnie chirurgią i protetyką oraz implantoprotetyką. No, mam już jakieś tam małe doświadczenie w implantowaniu, w implantacjach,
ale mam już teraz, w związku z tym, że już mam jakieś małe doświadczenie, to mam już też pytania, na które chciałabym też znaleźć tutaj odpowiedzi. No i liczę, że będzie dużo praktyki i jeszcze trochę poszerzę swoją wiedzę w tym zakresie. Studia skończyłam w Szczecinie w 1989 roku, to już dawno temu. Przez wiele lat pracowałam, miałam swój gabinet, pracowałam w Eicherowie. W 2006 roku wyjechałam do Wielkiej Brytanii i do lipca tego roku pracowałam w kilku miejscach w Wielkiej Brytanii. Nosiłam się już od dawna z zamiarem właśnie tak właściwie powtórzenia kursu implantologicznego, bo 10 lat temu robiłam podobny kurs w Wielkiej Brytanii, ale jakoś zaniechałam robienia implantów, a zawsze mnie to bardzo interesowało. Chirurgia stomatologiczna i choroby przyzębia. Jestem 3 lata po studiach. Podczas studiów pracowałem cały czas w gabinecie na różnych stanowiskach. No ale takie praktyki własne mam te 3 lata. Zajmuję się wszystkim, co jest związane z estetyką i powiększeniem i z tą prostą chirurgią podstawową. Natomiast moją pasją jest rozwijać głównie chirurgię. No i dlatego tutaj jestem. No, pochodzę z Krakowa, tam też pracuję, robię tak naprawdę wszystkiego po trochu, a najbardziej lubię chirurgię, no i stąd tak naprawdę chciałem się rozwinąć w tym kierunku, dlatego też decyzja o tymże kursie. W zawodzie pracuję 6 lat. Pracuję w dwóch gabinetach w Gdańsku, wcześniej w Warszawie jeszcze rok pracowałem. Takie stricte praktyczne to jest moje pierwsze zetknięcie się właśnie z implantologią. Wcześniej tylko tak podpatrywałem u doktora, u którego pracuję, który też właśnie zajmuje się implantologią. Skończyłam stomatologię w Gdańsku. Pracuję już od 10 lat. Również zrobiłam specjalizację z chirurgii stomatologicznej. Przede wszystkim znam panią doktor Szycik, bo miałam okazję poznać ją w czasie studiów, byłam w jej grupie. Oprócz tego jeden ze znajomych w zeszłym roku skończył właśnie ten kurs, opowiadał właśnie wiele wspaniałych rzeczy, był bardzo zadowolony i zawsze z sentymentem wracam do Gdańska, także to mnie przekonało. Uważam, że w tym kursie najważniejsza jest praktyka, dlatego że praktyka czyni mistrza. Bardzo mało kursów na rynku oferuje taki szeroki zakres praktyk. Dlatego też polecam innym i sama się tutaj zapisałam. Ten kurs przemówił do mnie chyba tak najbardziej właśnie dlatego, że jest bardzo dużo praktyki, że możemy też zaprosić własnych pacjentów. Oczywiście takich pacjentów mamy, którzy jak gdyby są teraz trochę w zawieszeniu, czekają na rozwój sytuacji. Wiem, że jest możliwość sprowadzenia ich tutaj, przeprowadzenia zabiegu. Powiem szczerze, że nie ma takich kursów jak w Viva Dentalu. Naprawdę przeszłam przez prawie cały internet i Viva Dental nie ma konkurencji, jeżeli chodzi o to. Jest cały roczny kurs, gdzie jest bardzo dużo praktyki, a to jest najważniejsze, bo byłam na kilku mniejszych kursach, gdzie była naprawdę tylko i wyłącznie teoria i wszczepienie jednego implantu w model. Więc no, rok obycia się z tą chirurgią, z pacjentami, z tymi wszystkimi śrubkami, z tym systemem, no to daje mi później taką pewność, że stanę za ten rok przy pacjencie i bez problemu będę wiedziała, co zrobić, jak zrobić, dlaczego. Myślę, że to jest najważniejsze. Moje największe oczekiwania co do tego kursu to jest nabranie odwagi. Myślę, że ona jest bardzo potrzebna w naszym zawodzie. Lekarz, który ma świadomość tego, że może zrobić krzywdę pacjentowi, no ma też taki zakres pokory i dlatego chylę czoła tutaj dla doświadczenia pani dr Szycik. Chciałabym od niej jak gdyby nabrać takiego spokoju, odwagi, no i
nabrać doświadczenie. Wiem, że praktykulum opiera się na bardzo szerokim takim przekazie merytorycznym, który jest bardzo potrzebny, ale jest to poparte też praktyką, której no niestety nie nabędziemy na żadnych innych kursach, które trwają 2 czy 3 dni. Jest tutaj potrzebna ciągłość, żeby się stopniowo rozwijać, stopniowo też pokonać w sobie też troszeczkę taką barierę. Myślę, że żeby otworzyć się tak chirurgicznie, nie chcemy zrobić krzywdy pacjentowi, wiadomo, że są to skomplikowane zabiegi, w związku z czym to daje możliwość takiego właśnie rozwoju. Nabrać takiej pewności tak naprawdę, bo jakby no, wykonuję te zabiegi, ale czasem gdzieś tam mam jakieś zawahania, potem się zastanawiam, że można byłoby zrobić coś jednak inaczej. Zawsze im większa i większy kontakt ze specjalistami, z różnymi metodami, podejściem do danej sytuacji, do danego przypadku, to myślę, że można rozwiązania lepsze wybrać dla danego pacjenta. Wybrałem ten kurs spośród wielu kursów oferowanych rocznych, implantologicznych w Polsce. Wiem od osób, które wcześniej kończyły kurs, że jest duże nastawienie na część praktyczną, zresztą nawet w nazwie, nazwa o tym świadczy. Dlatego też wybrałem kurs pani doktor, żeby tych zabiegów wykonać jak najwięcej. Dla mnie to jest najważniejsze, żeby po tym kursie ten pierwszy krok, który jest zawsze najtrudniejszy, żebym już go miał za sobą, pod okiem najlepszych. Myślę, że najważniejsza jest dla mnie praktyka i możliwość skonfrontowania własnych obaw z kimś, kto naprawdę się na tym zna. Mam nadzieję i spodziewam się, że będę mógł po tym szkoleniu być samodzielnym implantologiem, rzetelnie wykonującym swoją pracę. Siódmej grupie, tak jak poprzednim grupom, życzę, żeby to szkolenie im dużo dało, żeby się nauczyli, przede wszystkim, żeby nabyli praktyki, bo część osób jest już taka, że wszczepia implanty, ewentualnie już była na jakichś kursach, więc od strony teoretycznej ci doktorzy są bardzo dobrze przygotowani w większości, natomiast żeby nabrali umiejętności, żeby przyjmowanie pacjentów, szczepienie implantów, zabiegi, które wykonują, będą wykonywać w swoich praktykach, już były bezpieczniejsze, żeby nie było tak dużego stresu, jak i ja, jako teraz mentor, ale kiedyś zaczynający lekarz, pamiętam po swoich pierwszych szkoleniach bez praktyki, jak posadziłam pierwszego pacjenta i co się ze mną działo, kiedy miałam ten swój pierwszy implant samodzielnie wszczepić. I tego im życzę. My potrafimy zmienić ludzkie życie. Naprawdę potrafimy. Ja tego w przeciągu mojej 30-letniej pracy doświadczyłam i mam bardzo dużo wdzięcznych pacjentów, którzy stwierdzili, że tą metamorfozę, którą przeszli w gabinecie, spowodowało, że są zupełnie innymi ludźmi. Potrafią otworzyć się na zewnątrz, mają łatwiejszą komunikację, wychodzą z domu, potrafią znaleźć nową pracę, znajomych, pary, mężów, żony. Także myślę, że nasza praca jest bardzo, bardzo ważna. No i no przede wszystkim chyba uszczęśliwiamy jednak ludzi. Bycie lekarzem wypełnia, myślę, nasze 24 godziny doby. Czy pracujemy, czy śpimy, właściwie większość czasu myślimy jednak o zębach. Więc jest to na pewno moja pasja i w tej właśnie chciałbym się rozwijać pasji jako już dorosły człowiek. Myślę, że w ogóle zawód lekarza musi wiązać się z pasją, bo no jest to dziedzina taka, w której generalnie nie możemy się zatrzymać. To jest jej plus. Więc podchodzimy z pasją do tego, co robimy. No nie wyobrażam sobie, że mogę robić coś innego.